dzisiaj. Udało nam się zorganizować tą akcję, zebrać rekordową jak do tej pory liczbę paczek. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy solennie, uroczyście te paczki przekazać z pełną świadomością, że one są tam potrzebne. Dzisiaj tu na Elsnera w Lublinie paczki, które były przygotowywane w kraju, na terenie Lubelszczyzny, tu są przekazywane na ręce polskich dyplomatów i dzisiaj tam pojadą. Tytuł akcji Polacy rodakom jest o tyle wymowny, że ci rodacy za granicą, czyli tak bliziutko naprawdę, bo od Lublina do Lwowa jest rzut beretem, są bardzo szczęśliwi, że się o nich pamięta. I tak naprawdę dowiedziałam się o tej akcji jeszcze jak byłam sama malutka, bo kiedyś sama dostawałam, nasza rodzina dostawała takie paczki, więc w Świdniku też była organizowana ta akcja i jak już uczęszczałam tam do szkoły, więc też pomagałam. No a później tak wyszło, że z koleżankami poznałyśmy senatora i przyłączyłyśmy się do akcji tutaj. Właśnie też mam pochodzenie polskie i uważam, że to jest bardzo dobra akcja, ponieważ historycznie różnie to się składało. Narody się mieszały, ale ta akcja, ona wspiera właśnie, możemy odczuć to, że Polacy pamiętają o nas właśnie w takie święta. I Józef Szczęty, i Józef Szczęty, o Tobie pędruje, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta. Bardzo miło uczestniczyć, dlatego że widzę, jak dużym zaangażowaniem sam pan Stanisław Gogacz tę akcję rozwija i jak dużo jest osób, które chcą się włączyć, jak dużo jest darczyńców. A jednocześnie po drugiej stronie granicy widzę, jak dużo jest osób szczęśliwych w momentach, gdy przywozimy te paczki, gdy je zaczynamy dzielić, gdy widzimy radość, a nawet łzy tych wszystkich, którzy zostali obdarowani, o których nie zapomina się. Mam takie wrażenie, że akcja jak gdyby coraz bardziej się rozszerza, coraz tych paczek jest więcej. Natomiast no, chciałoby się, żeby było jeszcze więcej młodzieży, bo to jest jak gdyby też takie uczenie patriotyzmu. Wtedy się po prostu przypomina, że tam po tamtej stronie Bugu też zostali Polacy i że tam też kiedyś była Polska i że warto pamiętać o tym i pielęgnować tą pamięć. Postanowiliśmy w tym roku włączyć się w akcję Polacy rodakom, gdyż gromady z naszego lubelskiego środowiska włączały się wcześniej i jest nas około 30 osób, a w akcji wzięła nas około 10 osób udział. W tej akcji bierzemy już udział drugi raz. Pakowałyśmy wszystkie produkty do paczek, zarówno rok temu, jak i w tym roku. I oprócz tego tutaj na gali wystawiłyśmy jasełka. Teraz przystąpimy do części artystycznej. Bardzo proszę, zuchy z tęczowego lasu, z krzaku z tęczowego lasu. Lepiej jednak mieć cztery ściany, choć trochę dziurawe i dach jest łatany. Bydlą w stajni nie ma, słomę wam przyniosę. Będzie ciepło jak na dworze. Pójdźcie za mną, proszę. Ja pomagam osobiście, bo to jest taki mój obowiązek chrześcijanina, harcerza. Pomagam, bo wiem, jak to jest dostawać takie paczki na święta
i jak się ludzie cieszą. Coraz więcej instytucji jest, które pomagają i tych ludzi jest coraz więcej, wolontariuszy. Cieszy mnie szczególnie to, że także młodzież, no nierzadko z biednych rodzin, włącza się do pomocy w tej akcji. Bo tam Polacy na wschodzie mają o wiele gorzej niż my tutaj, więc każda pomoc im tam dobrze świadczy o nas, ale także to jest takie materialne wsparcie tych ludzi, szczególnie w tym okresie przed świętami Bożego Narodzenia. Według mnie jest to świetny moment do takiej faktycznej pomocy, no bo przecież harcerstwo niby z nazwy jest od tego, żeby pomagać. I tak naprawdę rzadko kiedy mamy możliwość, żeby to zobaczyć, prawda? Ludzie myślą, że harcerstwo sobie jest, a niektórzy w ogóle myślą, że już dawno wyginęła. Mamy możliwość faktycznej pomocy i też moje zuchy uczą się tego, że nie tylko w Polsce są potrzebujący ludzie i nie tylko w Polsce są Polacy. Akcja rozszerza się na Polskę, przychodzą paczki, nawet biorą udział ludzie dobrego serca ze Szczecina, z Sosnowca, z Łodzi, z Krakowa. No trudno wymienić tutaj wszystkich, no, nie wspominając już o naszych ludziach, którzy bardzo hojnie pomagają i wspierają. Przyjechałam tu do Polski studiować. I naprawdę, kiedy usłyszałam o tej akcji, to byłam wzruszona naprawdę, bo to jest wspaniała akcja. Ja bardzo dziękuję panu senatoru za to, że on robi takie dobre sprawy, takie dobre rzeczy. Proszę Państwa, wydawało mi się, że 1500 to będzie ściana, dalej nie pójdziemy. I mieliśmy przygotowanych nalepek na paczki, mieliśmy 1500. Opłatków też 1500, listów 1500, a tu nagle okazuje się, że prawie 1600. I faktycznie w około ponad chyba 60-70 paczkach nie ma opłatka. Także to się przyznajemy, bo się nie spodziewaliśmy. Natomiast mamy duże doświadczenie i jeżeli uda się dalej kontynuować, to pewne innowacje oczywiście będziemy wprowadzać. Nie wiedziałem, czy to się w ogóle w tym małym biurze pomieści, ale jakoś się udało i to, co dzięki sercom mieszkańców naszego miasta, dobrym ludziom, akcja nam się pewnie udała. No i będziemy już w tym uczestniczyć. To jest właśnie jedna z losowo wybranych paczek. Te paczki są porównywalne, jeżeli chodzi o rodzaj produktów, natomiast oczywiście co do konkretnych już rzeczy, to mogą być różne konserwy, różne słodycze, ale zawsze są słodycze, zawsze są produkty spożywcze. Także tak paczka wygląda i chcę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie są podobne, tylko mogą być różne produkty. Może być więcej konserw, mniej konserw, ale wszędzie jest bardzo dużo, tak jak to widać, rzeczy spożywczych. Proszę zobaczyć, no. Jest jeszcze opłatek, który na Wigilię mogą się rodacy podzielić. I list jest od mieszkańców Lublina, Lubelszczyzny, od Polaków z Polski, przeze mnie podpisany. Tam ludzie na Ukrainie, w Białorusi będą się cieszyć, no bo przecież to jest polskie, to jest z naszego kraju. Oni pamiętają i będą pamiętać. To jest bardzo dużo tam dla tych ludzi. Mieli na przykład grup uczniów, którzy działają w ramach ochotniczych chówców pracy. Wchodzi tak 20 osób, uczniów, na czele z panem Jackiem Burym, który tu jest obecny, na czele z innymi wychowawcami, ale za pozwoleniem pana komendanta Piecaka. I oni w ciągu 3-4 godzin 200-300 takich paczek włożą, zataśmują i jeszcze pytają się, czy gdzieś to nie można przejść. A to jest ciężkie. Prosimy pana komendanta o kilka właśnie słów. My co roku wspieramy tą akcję. Nasza młodzież pomaga panu senatorowi Stanisławowi Gogaczowi, który jest inicjatorem tej akcji, pakować dary, które ludzie o dobrych sercach, o gorących sercach w całej Polsce zbierają, gromadzą i nasza młodzież właśnie tutaj pomaga gromadzić, zapakować te dary w pudełka. Zajmujemy się tą trudną młodzieżą, szczególnie młodzieżą szczególną, często zaniedbaną, więc ta młodzież bardzo cieszy się na takie akcje. Pomaga chętnie, jest bardzo zadowolona z tego, że może pomagać ludziom
naszym rodakom na wschodzie. Współpracujemy z senatorem od 4 lat i no jak gdyby ta współpraca cały czas jest kontynuowana. Senator nas wspiera przy naszych akcjach, kiedy organizujemy obozy na Wołyniu, podczas których porządkujemy polskie cmentarze, a my w ten sposób odwdzięczamy się, pomagając tutaj przy akcji Polacy Rodakom. Nie ma za co, w tak niegodne prowadzę was progi, lecz przejąłem się serdecznie waszymi troskami. A twój uśmiech, pani, serce mi rozgrzało i dlatego ciągle myślę, czemu tak się stało. W tym roku już po raz drugi nad Morzem Czarnym idą paczki do Izmiłu. No, to jest tam stepy akermańskie. Chyba odradza się w Polsce takie, czy wśród Polaków tutaj żyjących, przekonanie, że te Kresy to rzeczywiście jest taka jedna z kolebek, jedno z płuc Polski, które niestety już dla nas jest za granicą. Sercem wspieraliśmy 12 razy pana senatora, a w tym roku włączyliśmy się. Pan burmistrz został koordynatorem. Jestem tutaj po raz pierwszy na zaproszenie pana senatora Stanisława Gogacza. Pan senator Stanisław Gogacz zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zbiórki darów, które zostały użyte później do tych paczek, do tych, które widzimy tutaj za sobą. I oczywiście my, łukowianie, z przyjemnością odpowiedzieliśmy na taką prośbę. W naszym mieście włączyły się w tą akcję praktycznie wszystkie pokolenia. Dary do tych paczek zbierały przedszkolaczki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, no i oczywiście dorośli. Uważam, że jest to wspaniała akcja, wspaniały dar serca. Jest to też szczególna okazja do podziękowania wszystkim darczyńcom. Przed świętami pomagam im rozdawać te paczki i rzeczywiście są przekazywane biednym rodzinom, które potrzebują pomocy, wielodzietnym rodzinom, nie tylko w naszej miejscowości, ale też w małych wioskach, więc potwierdzam, że trafiają do właściwych rąk osób potrzebujących. Do swojej miejscowości ja przywiozę paczki, na przykład to też, no też w pakowaniu paczek. Pomagam, tak. Jest taki ludzie, którzy chcą pomagać i ja naprawdę bardzo dziękuję każdemu, który przychodzi i ma takie odczucie jakiegoś obowiązku, jakiegoś podziękowania, jakiejś pomocy w ogóle i naprawdę to jest wspaniała rzecz. Chcę powiedzieć, że do tych podziękowań dołącza się ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, którego dzisiaj nie ma w Lublinie, bo jest na ingresie w Berlinie, ale prosił, żeby pozdrowić pana senatora, bo ta akcja jest akcją, która przypomina nam nasz obowiązek o pamięci, którzy są po tej drugiej stronie granicy. Panie kochani, proszę państwa, proszę, co wynosimy? Chodź, chwileczkę, Panie senatorze, akcja nabiera rumieńców, bo też ja swoim zauważyłem, że to nie tylko Lubelszczyzna, w tym roku Kraków i chyba nie kochany, żeby to miało jakiś sens. O. No, gdyby tych chętnych ludzi nie było i dobrych, nie byłoby tych paczek. Żaden organizator nic by nie zrobił, gdyby nie było właśnie tych najlepszych ze szczerego serca, co robią. No, myślę, że w przyszłym roku również Młodzież Ochotniczych Chłopców Pracy bardzo chętnie będzie pomagała przy tej szczytnej akcji. Niech takich dni będzie jak najwięcej, dlatego że tu, będąc otoczeni tymi paczkami, czujemy, że to jest właśnie ten moment, kiedy dotykamy takiego prawdziwego pomagania sobie nawzajem, człowiek człowiekowi. Wszystkich zapraszam, żeby się łączyli w tej akcji i pomagali ludziom, bo naprawdę są ludzie, którzy potrzebują. Mam nadzieję, że senator Stanisław Gogacz będzie tę akcję prowadził bardzo długo i że one będą właśnie coraz mocniej pokazywały naszą solidarność z Polakami, którzy tam zostali, bo przecież oni tam zostali, a Polska tylko stamtąd odeszła.